Panią, witam serdecznie po raz drugi już z okazji babskiego wieczoru w Ulanie, w naszych ulańskich progach, w progach Gminnego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, już za chwilę całkiem fajny program, który będzie Waszym udziałem, który będziecie, mam nadzieję, przeżywali. A teraz na scenę zapraszam pana marszałka Sławomira Sosnowskiego, który zawitał do nas także w natłoku tych swoich zdarzeń. Panie marszałku, zapraszamy. Miłe panie, szanowni panowie, szanowny panie wójcie. Dzisiaj jest wyjątkowa i szczególna okazja, bo to ten wieczór poświęcony jest wszystkim kobietom, które się tutaj zgromadziły i myślę, że nie tylko tym, które tutaj są, ale w ogóle kobietom z gminy Ulan, kobietom z parafii Ulan, z powiatu radzyńskiego i w moim przekonaniu z województwa lubelskiego też. Dokładnie. Ale jest to wyjątkowy dzień. Drogie panie, pozwólcie mi, że w tym wyjątkowym dniu przede wszystkim złożę wam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia i podziękuję za to, że wspieracie nas w codziennej pracy, że często bierzecie nasze życie, swoje życie w swoje ręce i idziecie do przodu ze wszystkimi problemami, pokonując wszystkie przeszkody, przeciwności losu. Często też jesteście animatorami, często wspomagacie i kreujecie różne przedsięwzięcia, tak jak tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury, który to dzisiaj obchodzi jubileusz 50-lecia swego istnienia. Dla mnie jest to szczególny, wyjątkowy dzień, bo na tej sali no, tancerzem specjalnym nie byłem, ale trochę zelówek zdarłem na zabawach, które były tu organizowane. Więc tym bardziej pozwólcie, że w ten wyjątkowy dzień to właśnie w waszej obecności panu wójtowi wręczę z tej okazji piękny dyplom uznania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie, który praktycznie zauważa każdy, kto przejeżdża właśnie tą drogą przez miejscowość Ulan. Dzisiaj jest też wyjątkowy... Tak, brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Dzisiaj jest znowu też okazja, by uhonorować tą panią, która tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie pracuje już kilka lat, która wniosła wiele do i treści, i wiele imprez do właśnie życia kulturalnego gminy Ulan i nie tylko. Mam na myśli panią Magdalenę Domańską i zarząd województwa z tej okazji postanowił wyróżnić ją medalem pamiątkowym województwa lubelskiego. Pani Magdo, zapraszam. Bardzo proszę. Gratuluję serdecznie. Zamykamy oczy. Te całusy były delikatne, żeby nie zniszczyć pięknego makijażu. I teraz nas jest troje właśnie. Więc i dzisiaj mikrofony. Jest jeszcze jedna okazja. Jeszcze jedna ta szczególna okazja to to, że dzisiaj jest Dzień Sołtysa. A przecież wiele pań pełni funkcję sołtysów. A tam, gdzie jest sołtys, tam właśnie zaczyna się Polska. I myślę, że sołtysi, sołtyski, a są tutaj na sali na pewno również sołtyski, wiedzą o tym. Chciałbym, żebyście również dalej działały na rzecz tej małej społeczności, małych ojczyzn, żebyście nas motywowały. No i niech już nadal te trzy węgły w każdym domu będą wasze, a jeden nasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję.